No to jest mój pierwszy motocykl, który kupiłem w wieku 16 lat za zaoszczędzone za skórniaki wbrew woli rodziców, bo się nie zgadzali, żebym jeździł na motorze. Kupiłem wtedy Junaka M10, no i tak po latach wygląda, doprowadziłem go do takiego, a nie innego stanu. To zielone? Zielone to jest właśnie, nazywamy go Ogar X, czyli nasza wersja Scramblera na bazie nowego Ogara. Ciekawostka, że po naszych przeróbkach z 12-miesięczną gwarancją fabrycznie nowy motocykl ma kosztować niecałe 7000 zł. Tam jest jeden z moich ulubionych motocykli, Kawasaki Zephyr 550 w unikatowym malowaniu z kością słoniową na baku, skórzanym siedzeniem. No dużo miesięcy, dużo godzin, dużo miesięcy pracy i wszystkie efekty naszych prac generalnie można śledzić na stronie www.1of1.pl. Może pan powtórzyć, bo to taka nietypowa nazwa strony. Tak jak na naszym logu widać, 1/1, to oznacza, że to jest pierwsza sztuka z jednego egzemplarza. Tak się oznacza kolekcjonerskie sztuki, zazwyczaj grafikę czy fotografię. Jeśli artysta wypuszcza 10 egzemplarzy, to wiemy, że kupiliśmy pierwszy, drugi albo trzeci z tych 10. A tutaj jest 1of1. Taki też jest nasz adres strony www.1of1.pl, gdzie odsyłam i jest dużo fajnych zdjęć i nasze najnowsze realizacje. Ostatnie pytanie. Gdzie firma się mieści? W której części Polski? We Wrocławiu. Jesteśmy z Wrocławia. Przy Legnickiej na Kruszwickiej mamy swoją siedzibę. Cały showroom, gdzie pokazujemy motocykle, też unikatowe gadżety do motocykli, akcesoriów, ciuchy, fajne jeansy z kewlarem i różne inne nietypowe, unikatowe rzeczy.